Czechy, Starostin, komercja, podobno piękne rybki. My się ustawiliśmy tam w 5 osób. Kruszyn, Marcin, Adi, ja i Kamil, który też ostatnio, podobnie jak Kruszyn, jedynka sektorowa na Wilczycach. Tak wygląda woda, bardzo ładnie. Trawka przystrzyżona, mój cień, parking tutaj, domek. Elegancko, bardzo dużo karpiarzy, bardzo dużo Polaków. Czesi tam też siedzą. A my chyba jako jedynie z tego co widzę będziemy łowić na federę. Autem można wjechać praktycznie dookoła łowiska, tylko tutaj przez to przewężenie nie wolno. A tutaj jest staw zarybieniowy z tej strony. A tu lądują rybki. Panowie w nocy jakąś dziesiątkę wyciągnęli. Tutaj głównie sami, tak jak wspomniałem, Polacy. A my idziemy się rozkładać. Jest chwila po 9:00, rozpoczęliśmy wędkowanie. Kamil pierwszy rzut, tam chłopaki z lewej odławiają. Kamil mniej więcej na 35 metrze. Ja się tu trochę, można powiedzieć, zamknąłem. Chcę sobie próbować z czystej ciekawości mniej więcej 20 metr. Tutaj obok Marcin 25, 28 tak na oko i tam chłopaki są lekko zamknięci przez karpiarzy. Ale też na takiej wodzie trzeba umieć sobie radzić w takich warunkach. Specjalnie Kruszyn tam usiadł. Jakby tak, taki trening można powiedzieć. Przed zawodami jakimiś, jakby miał taką miejscówkę po prostu. No i ja pierwszy rzut na razie 5 minut podajnik w wodzie. Łowię na sam czysty skreting, a potem będę kombinować. Kamil, pierwszy rzut. Ile minutę czekał? Nawet chyba nie. Z dalekiej linii jest ryba. Musiał zrzucić z klipa, bo od razu dojechało. Kamil tamtą rybę spiął. A teraz dołowił taką większą. Kruszyn ciągnie rybę. Półtorej godziny łowienia za nami. Tak mniej więcej. Kruszyn, która ryba? W trzecim rzucie ładny karmi się spiął z przypony tu przy brzegu. Wyciągnąłem karasia. Karpia gdzieś takiego 3,5 kilo sazanika. No i teraz ciągnę Kolejną czwartą rybę. rybę. No to pięknie. Chyba najlepszy na razie masz wynik. Kamil chyba 3 ryby albo dwie, jedną spiął. Początek miał bardzo dobry, teraz mu siadło. Procą mnie tutaj blokuje. Ja się ustawiłem na 20 metrze na samym początku i mam 0, później teraz na 50 też nic i pod nogami regularnie sobie rzucam. Ty siadłeś na takiej zatoczce, karpiarze cię tutaj lekko zamknęli, ale radzisz sobie. Radzę sobie, trzeba kombinować. Chyba dorwałem się do. Wiem, co rybie odpowiada. Tu masz te woftersy z dynamit bajca, cytrynowe. Co tobie dał Dominik, a ty mi pożyczyłeś? I łowisz na to. Tak, i łowię na to. Na Przemka kulkę solskiego z solbajca wyciągnąłem. Jeden, ten pierwszy mi się spiął, i wyciągnąłem tego karasia, co nie? I teraz druga ryba na to. No i fajnie. Dla mnie zawsze zaczynam mówienie od kulek Solbajca, bo dla mnie są sprawdzone killery. No. Zastanawiałem się, czy nie mam tu rozrobiony pelet z haliny buta z rakiem, z domieszką. Z haliny buta. Tak. Zapach ryby i teściowej. No, Kamil też łowi na ciemno i widzę, że ta ciemna mieszanka na razie się bardziej A ja sprawdza. na metod miksa jest najlepszy. Aha. Sam, bo pelet cienko, miks cienko, w Tak, ja ogóle. zacząłem samym No. peletem i jest rybka, No i ale chyba co? ci się owinęła. Tak, ale powiem ci, jadę na amortyzatorach z góry po No, no, rybę. no, no. Nie mam. Nie boję się, że rybę stracę, tak? No dobra, to powodzenia. Dzięki. Edek, 1,5 godziny łowienia za nami. Jaka twoja taktyka na dzisiaj? Cześć wędkarze, witam was wszystkich. No taka, że na razie mam jedną rybę. Tylko albo aż. No dla mnie to jest dużo. Łowiąc z mistrzami jedna ryba to jest jednak naprawdę Ja bardzo nie widzę dużo. mistrzów żadnych, ale okej. No dobra, z lepszymi od siebie. Dobra, okej. I powiedz mi, co masz w podajniku, jeżeli nie jest to tajemnicą. W podajniku mam metod miksa ze skretingiem. Aha, czyli tak jak ja. Kruszem, tak. Mieszanka. A teraz planuję zrobić to, co tutaj Kruszyn podpowiedział. Czyli ciemnego halibutowego skretinga. I spróbujemy na to. A ja go mam. Ja go mam. To jest Spróbujemy. ciemny skreting, tak? Nie, zwykły, tylko prawdziwy halibut z rakiem. A, zwykły halibut. A, no, 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 Ja mam dam. do skretinga. Dobrze, rozumiem.
Okej, to powodzenia. No to dzięki serdeczne. Siemano Marcin. Cześć, witaj. Tubertini, Matrix, Fox, wszystko w jednym, nie? Komplet, kombo. Powiedz mi, jak u Ciebie dzisiaj? Szczytuwa widzę bardzo nisko, prawie że na kamieniu. A dzisiaj niestety moja taktyka jest jak taktyka Jerzego Brzęczka, czyli gra z kąty, ale bez kąty. Mhm. Próbuję różne rzeczy, bo i pelet, skating i metod mix, zanęta, zmieniam kulki, czusy. Teraz założyłem ananasa pop-upa, zobaczymy co z tego... Bo też wiedziałem, że i bliżej próbowałeś i dalej i na razie tak, u nas można powiedzieć u mnie i u Ciebie cienko, nie? Zacząłem od bliższej linii i się przesuwam coraz dalej. Mhm. No dobra, łowimy jeszcze, bawimy się, mamy dużo czasu. Pozdrawiam. Kamil, dobry miałeś początek, teraz nam troszeczkę, czy Tobie siadło? Blokujesz mnie procą pięknie. No udało się z początku odłowić dwie ryby, jedna ryba się spięła. W pierwszym rzucie miałeś rybę, prawda? Tak, w pierwszym rzucie miałem rybę, później kolejne dwa rzuty, dwie ryby udało się złowić. Teraz ryba siadła, przerzuciłem się na dalszy dystans. Cały czas systematycznie gdzieś tam sobie z procy, nęcę, bliską linię. Ale na razie ryba siadła, także zobaczymy co będzie dalej. Będzie dobrze, może się rozkręcą, nie? A tu chłopaki od lewej strony widzę odławiają, ale oni ile mają wędek? Wszyscy karpiówki. My chyba jesteśmy jedyni dzisiaj tutaj, albo jedni z jedynych, którzy łowią na federę z tego co widzę. Wszyscy karpiówki na mocno, nie? Tak, chyba jesteśmy jedyni na federę. Jesteśmy pierwszy raz gdzieś na tej wodzie, także też nie wiadomo na co się ustawić. Czy gdzieś tam na słodko, czy bardziej rybno. No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o głębokość, też wszyscy mają porównywalnie, bo tutaj jest taka, nie wiem, z 2,5 metra mniej więcej, tak? Tak, może troszeczkę. Tak się będzie kształtowało to dno. Gdzieś tam nie ma jakichś gwałtownych spadów, nie ma górek, także mniej więcej dno jest równe. Trzeba gdzieś ściągnąć tą rybę, wypracować i wtedy będą jakieś efekty. Ty na ciemno dzisiaj bardziej łowisz, tak? Jeżeli możesz zdradzić. Mieszam ciemną zanętę z peletem, robię sobie taką tak zwaną kanapkę. Mhm. No i na razie dało to efekt z początku, ale gdzieś tam ryba teraz stanęła i trzeba kombinować dalej. I czekamy. No dobra, to dziękuję. Dzięki bardzo. Jest po ponad 2 godzinach. Taki patent, że przeklipowałem się jeszcze kawałek dalej. Podwójny podajnik i te zmielone właśnie ringersy do podajnika. I zaskoczyło po minucie. Musiałem się odklipować. Tak to jest, jak człowiek chce szybko i mi się wysypało do środka. Widzicie, tak? Trochę miksu, pelet i tak podwójnie. Słuchajcie, Kamil ma dwie ryby, jedną spiął. Początek miał genialny. Ja mam jedną rybę po 3 godzinach. Tam chłopaki mają po jednej, a Kruszyn ma 3. Więc... jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale dzisiaj coś nam nie idzie, można powiedzieć. Zobaczymy. Nie ma tutaj jak odejść od wędki na chwilę i jechało. No, może być fajna rybka. Dawaj szczytówę do mnie pomału. Samą wędką. Uważaj, żeby ten, żebyś nie odbiła. Jak puści. No, gratulacje. Piękna ryba. Czekaj, zaraz wezmę miarkę i wagę jego zmierzę. 7200, czyli 7 kg ma rybka. Brawo. Brawo ty. Kruszyn, nagrało się. Co? Kruszyn właśnie oficjalnie puścił bąka. Zjedliśmy sobie po kiełbasie.
Zarzuciliśmy znowu zestawy, jest już pół do drugiej, więc dosyć długo łowimy. Mniej więcej 4 godziny z jakimiś tam przerwami, pogawędkami. Kamil ma 4 ryby, ja mam 3. Marcin ma 2, ale złapał konia 7 kilo. Tam też 2 i Kruszyn chyba 3 czy 4. Ryba jest bardzo trudno. Kamil teraz też ogólnie 3 ryby spiął. No i zauważył, że trzeba naprawdę dosyć daleko rzucać. To jest mniej więcej 60 metr. No i ta ryba naprawdę stoi dalej. Ja tą trzecią rybę odłowiłem na mniej więcej 50 metrze. To był taki bardzo karp wigilijny na kulkę od Przemka. Tak naprawdę połowa, 3/4 kulki od Przemka, bo ją lekko, można powiedzieć, przygryzłem. Więc tak naprawdę dzisiaj nie wiadomo, co się tutaj sprawdza nikomu. Nikt nie ma czegoś takiego, że ryba jest wkręcona cały czas w łowisko. Ona po prostu pływa jakby dookoła stawu i nie da się jej po prostu jakby ściągnąć w dany punkt, żeby brała regularnie. Kruszyn się najadł i śpiewa. Wiatr też bardzo kręci. Mieliśmy na początku wiatr. Wiatr mieliśmy w twarz. Później się zmienił wiatr i był w plecy. Ponad 20 stopni, jest gorąco. Teraz nie bierze ryba. Robię taki patent, że odklipowuje się. Co w nie metr dalej. I zaklipowuje zestaw, żeby po prostu się przesuwać, skoro po dwóch rzutach się tak naprawdę nic nie dzieje. Wypaliło to ten patent mi z tymi trzema rybami. Teraz można powiedzieć, jest druga tura naszego łowienia. Zrobiliśmy sobie po prostu przerwę. Nie można też powiedzieć, czy ryba bierze bardziej na sam pelet, czy na samą zanętę, bo tutaj już chłopaki tak kombinują, że nie można pod tym względem wyciągnąć żadnych wniosków. Owinęło się dookoła szczytówki. Kładę podajnik. To się odwiąże. Daję go do góry. O, udało się. W plecy wiatr teraz mam. Podajnik idealnie leci w punkt. Topimy szczytówkę. Odkładamy 5 minut, chociaż ostatnia ryba wzięła mi po 6 minutach. Nie potrafię dzisiaj znaleźć żadnego, można powiedzieć, sposobu, żeby ta ryba się na dobre wkręciła w łowisko. U Kruszyna można było zaobserwować żerującą rybę pod brzegiem na tej zatoczce. Ja tutaj sobie donęcam, rzucam cały czas peletem pod nogi, ale nie widzę żadnego ruchu. Raz tylko sobie zarzuciłem blisko. I nic się nie zadziało, więc spróbuję ten patent zrobić tak może koło godziny 16. Taki jest dzisiaj plan, żeby Kruszyna tutaj rozwalić, ale jest spokojnie, bo na razie Hawaje. Kruszyn tam się spiął od początku. Ale Kruszyn tak szybko jak się spina, tak szybko pęka. Kruszyn, ty tam jedz lepiej zanętę. Chyba jako jedyny też tutaj łowię na małe podajniki. Wszyscy łowią na large, więc czasami po prostu podwójnie nabijam podajnik. Czasami pojedynczo, różnie kombinuję. Jakoś się do tych małych podajników przekonałem. I też przede wszystkim lecą jak strzała, to nawet nie ma co gadać. O wiele mniejszy opór powietrza niż przy large'ach. A w tej knajpie, co jest ogólnie do zjedzenia? Jest knedlik, czeska potrawa. O, no. No to fajnie. Smażony ser. O. Jakieś kotlety masz. O, cenowo tak normalnie, czy przegięcie pałę? Normalnie, 20 zł zadanie. 130 koron chyba kosztuje knedlik, tak? Z gulaszem. To jest 20 zł. Piwo bezalkoholowe, chyba 4 złote. Aha. Odrzut czy coś to jest fast. Są takie brania, że wiesz. Czasami ci... Ryba weźmie, to widać.
ale czasami ci dwa razy ci puknie, jak w tempo nie zatniesz, to game over, nie? Mamy rybę, bardzo wigilijną, i ja wyznaję zasadę, że jeżeli donęcamy, łowimy na zanętę, co teraz mam większość zanęty niż peletu, to według mnie odławia się te mniejsze ryby. I ja przynajmniej mam takie, jeżeli łowię na sam pelet, fakt dłużej czekam na branie, ale odławiam większe ryby. Można było dzisiaj tak zrobić, ale tak naprawdę mówię, pierwsze dwie godziny ponad przesiedziałem, to już po prostu dodałem tego miksu. Może niepotrzebnie, ale lepiej odławiać takie wigilijne karpie niż zejść na zero. Tym bardziej, że trzeba chłopakom dokopać ilościowo, nie? O, widzę właśnie, moi mili, że kruszynowi już się czoło spociło. Już się zrosiłeś? Ale to... Zepnę, bo to jest bardzo mała ryba. Kruszyn mówi, żebym spiął. Jeszcze dzisiaj spinki nie miałem, ale zaraz może być pierwsza. Nie wiem, czy to nie jest karaś. O, i spiałem. Super partia! Ale chyba karasia miałem. Ale by zeszło. Teraz Kamilowi lekko zanęciłem łowisko. W toni rozwalam. Mniej więcej 55-57 obrotów korbką. Tak mi się przynajmniej zdaje, to jest chyba nawój 90 cm, to może nad 50 metra nie ma. Nie umiem tak szybko przeliczyć. Patrzcie się, zaciąłem rybę, miałem ją 2 sekundy na haku i została mi tylko łuska. Pewnie gdzieś przepływała i się bokiem zahaczyła. Czwarta ryba, 2 spiąłem. Marcin teraz pełno łuskiego. 6,5 kg wyciągnął. Brawo dla Marcina. Marcina z prawej. Nie kruszyna. Ale kruszyn też zaraz łowi dużą. Kamil, taki piękny karp teraz. Cudo. Gratulacje. Marcin ciągnie rybę z dobre 15 minut. A 2 dni później. Zdążyliśmy zjeść frytki, zdążyliśmy usmażyć kiełbasę, a Marcin wyciągnął pięknego karpia. Bierzemy? No, bierzemy. Łowimy do 5, mamy 10 minut do końca i Kamil tutaj 8 do 7 ze mną. Marcin chyba 6, ale Marcin miał Big Fisha 7,5 kg. Dzisiejszych zawodów można powiedzieć, takich towarzyskich. Raczej nie robimy zawodów, tylko tak między sobą, wiecie. Zważymy go zaraz i wypuszczamy. Piękna ryba. 6 kilo. Szósteczka. Ładnie. Długi. Okay. Ja mogę zacząć i jak pójdzie, tak pójdzie na ludzie, na spontanie. Skończyliśmy łowienie w Starostinie w Czechach. Woda bardzo trudna, wymagająca. Wyniki były jakie były. W miarę wszyscy porównywalnie połowiliśmy, mi się wydaje. Aczkolwiek tutaj Marcin złowił Big Fisha, gratulacje. 7,5 kg, tak? 7,2. No, 7,2, a 7,2, 7,200. 6,5, Kamil też ładnego szósteczkę, tak? Tak, tak, no, szósteczkę. Kruszyn piąteczkę, my trochę mniejsze połowiliśmy, ale też trochę się udało. I co, jakieś wnioski, panowie? Trudna woda, warto ją odwiedzić jeszcze drugi raz. Tak. Może podejść inaczej do tematu. Może w tej samej ekipie. W tej samej ekipie na pewno. Pierwszy i ostatni wyjazd. Może większa ekipa będzie. Oby. No i... Jest się gdzie rozłożyć. Chyba tyle. Było też dzisiaj dosyć trudno, bo było bardzo dużo karpiarzy, którzy sypali naprawdę niemało, wywozili łódkami. Tych zestawów było, nie wiem, z 20-30 w wodzie. Byliśmy tu chyba jako jedyni, którzy łowili na federa. Więc chyba tyle, co? Czy coś jeszcze? Pozytywnie. Tak? To dzięki panowie za wspólny wypad. Dzięki. Karol Krawczyk pozdrawia. Tadzio Norek. Janek Kowalec.